środę, 30 kwietnia, w Zespole Szkół w Czarnym miały miejsce uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 maja. Uczniowie wspólnie z nauczycielami przygotowali inscenizację pod tytułem Wiwat 3 maj, którą rozpoczęto odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Ja jestem potężnym państwem i chcę mieć kawałek Polski dla siebie. Jestem Austria, jestem dużym cesarstwem, bardzo podoba mi się Kraków, chcę go mieć. Jestem dość młodym państwem i dlatego mam ciągły apet na nowe ziemie. Królestwo Polskie to łakomy kąsek. Też chcę kawałek. Podejdźcie tutaj, mam plan. Dokonajmy rozbioru Polski. Zawołajmy Polskę. A jak będzie się bronić? Nie będzie, przecież nie ma wojska. Doniesie nam przekupieni przez nasz wiedzy, że ciągle się kłócicie o błahe sprawy. Ja żądam Pomorza Gdańskiego. Nie zgadzam się! A jak Kraków i Lwów i w ogóle całe południe, to bezprawie! Ja wezmę tylko kawałek na wschodzie. Ratunku! Dlaczego nikt mnie nie broni? Gdzie ci, co kochają ojczyznę? Gdzie moje wojsko? Tylko poseł Rejtan stanął w mojej obronie. Rzucił się pod drzwi sali, gdzie polscy posłowie mieli ratyfikować akt rozbioru. Tylko on jeden. Reszta służelnico podpisała akt rozbioru. W dniu 6 października 1788 roku w Warszawie zwołano Sejm. W historii polskiej jego nazwa została zapisana jako Sejm Wielki. Można także mówić o nim jako o Sejmie Czteroletnim z uwagi na to, iż nie tylko on zwyczajowe 6 tygodni, lecz 4 lata. Początkowo pracował w swoim dotychczasowym trybie. Jednak po 2 latach podwoił skład Izby Poselskiej i przeprowadził od podstaw wielką reformę ustroju państwowego i społecznego. Obradował jako konfederacja, dzięki czemu nie mógł być zerwany przez liberum veto. Szanowni przybyli, dzień dzisiejszy, 6 października, rozpoczyna pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu. Od kilku lat sprawy polskie nie toczą się najlepszą drogą. Od pierwszego rozbioru Polski w roku 1772 nasz kraj nie może podnieść się z upadku. Nie możemy czuć się bezpiecznie chronieni przez wojsko liczące zaledwie 18 tysięcy żołnierzy, a państwa sąsiadujące z naszym krajem mają armię ponad 100 tysięcy. Władał poselski zasiada jedynie szlachta. Wciąż urodzące się mieszkaństwo stale domaga się podobnych praw. Z niepokojem obserwujemy szerzącą się anarchię i jej nieodłącznym symbolem są Sejmy zrywane przez liberum veto. Z wielką nadzieją czekamy na to, co ustali nasz Sejm. Potrzeby reform dostrzegli już dawno postępowi Polacy, m.in. Stanisław Konarski, Hugo Gołąkaj, Stanisław Staszic, Ignacy Krasicki oraz Wojciech Zabłocki. W tej oto chwili otwieram posiedzenie Sejmu. Stoję osobnym olbrzymie zadania umocnienia i zreformowania państwa. Poproszę także Sejm Konfederacją, aby nie został zerwany przez liberum veto. Pragnę też, aby praca robiąca była efektywna dla Rzeczpospolitej oraz całego narodu polskiego. Nie ulega wątpliwości, że najważniejszym zadaniem naszego Sejmu jest uchwalenie następujących reform. Tak, żeby to się udało, musimy uzyskać poparcie nie tylko w Królach, ale i za granicą. Rosja i Austria nie wchodzą w Krakówę, mówię, więc jest tylko zawarcie przymierza z Prusami. Ależ Prusy to nasz zabarca. Tak, to prawda, że Prusy mają dobre układy z Anglikami, a Anglia odnosi się do nas przyjaźnie. Oprócz ich pomocy odzyskamy ziemię zaboru austriackiego. Nasz monarcha popiera umiarkowane reformy, ale tylko do takiego stopnia, by nie narazić się razem. Tak, król cieszy się względami carycy Katarzyny II, która na pewno tutaj będzie, że próbuje wprowadzenia radykalnych reform i swoje ograniczone pole działania. Zależy zatem poradę nieustającą oficara z mocy i władzy króla z podejściami. A co zrobił sojusz polsko-rosyjski biegnie w Gruzę? Wybierzemy sojusz polsko-pruski. Austria jest obecnie rozpoznana się konsultami. Może to być wyższa sam skali przez polską granicę. Wydaje się, że uchwalenie jakichkolwiek praw z pominięciem mieszczaństwa nie będzie możliwe. Mieszczanie pragną mieć podobne prawa jak szlachta. Ja Degiel. Wybrałem starej Warszawy. Gminy z 241 miast królewskich. Wszystkie moje królewskie bądź memoriał. Zawierają stresy i ciągle sprawy. Przywrócenie miastom praw, które posiadały do 1668 roku. Zapewnienie mieszczanom bezpieczeństwa osobistego, prawo do nabywania dóbr ziemskich przez mieszczan, udzielenie szlachcie zezwolenia na trudniejszym handlem i rzemiosłem bez rygoru utraty szlachectwa, wypuszczenie mieszczan do wyższych godności duchownych
urzędów cywilnych Strzelby Wojskowej. Dopuszczenie po 3 reprezentantów z każdego województwa i uczestniczenia na prawach poselskich w Sejmach Rzeczypospolitej. Posłowie obradują już 2 lata. Zbliża się koniec kadencji, a co się z tym wiąże? Nowe wybory do Sejmu i Senatu jednak posłowie postanowili, że ze względu na nowy rozpoczęty, lecz nie dokończony reform, Sejm nie zostanie rozwiązany. Nowe wybory owszem odbyły się, a nowi posłowie dołączyli do już pracujących i przez następne 2 lata Sejm pracował w podwojonym składzie. Nowi posłowie to ludzie w większości młodzi, o światowych i postępowych poglądach politycznych. Panowie, ustalmy teraz, które reformy prowadzimy na sam początek. A co uważamy za naszą największą słabość? Liberum veto, brak odpowiednich podatków. Wolną elekcję. A wojsko w pierwszej kolejności musimy powiększyć armię. Tak, tak, wojsko. Armia jest najważniejsza. Zaproponujemy sobie mówić podniesienie liczby wojska do 100 tysięcy. Proszę mnie słuchać, że wnosowe są prowadzić reformy. Niemożliwe. Zamok na nasze święte wolności szwedzkie. Nie możemy się na to zgodzić. Musimy partować. Ale z kim? Chociażby z samym diabłem. A do zabrania naszych przywilejów nie dopuścimy. Zwrócimy się z tym do Rosji. Carica Katarzyna tylko na to czeka. Jest 3 maja 1791 roku. Dzień dzisiejszy przyniesie z pewnością coś wielkiego. Do pragnącej dołączyli marszałek i król. Przysłuchajmy się, o czym rozprawiają. Nikomu bardziej nade mnie nad tym projektem zastanawiać się należy. I dziękuję za zachowanie najwyższego klimatu. To jest ufność narodu. Nie na siebie życzę konstytucji, też dla dobrej oceny całej Polski. Dobrowolnie jest zgodny marszałku Małachowski, dzieło dzisiejsze do końca. Abym wiedział, czy dzień dzisiejszy mam właśnie ze szczęśliwym, czy też zapłakać nad ojczyzną. W dniu dzisiejszym, który staje się dniem rewolucji w rządzie naszym, a to dla zbawienia ojczyzny, wszelkie formalności ustalać muszą. Gwałtownym niebezpieczeństwie gwałtownego należy chwycić się lekarstwa. Dlatego uznałem, że los nas wszystkich ugruntowania i udoskonalenia Konstytucji Narodowej tym zamiast oznaczy zabronione rządu naszej władzy, wolne od karmiących opcji przemocy narazów, cenią zbrożeń nad życie, nad szczęśliwość, osobistą konsystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną narodu i niniejszą konstytucję uchwalamy. Jako, że wszyscy to zgromadzili się za przyjęciem Konstytucji, proponuję przyjąć ją nie przez głosowanie, ale przez aklamację, czyli powszechną zgodę. Świeć naszej polskiej krainie, uczcimy Ciebie prezydencie, skóra całej Polsce swymi. Witaj maj, 3 maj, dla Polaków powiaj. Witaj maj, 3 maj, dla Polaków powiaj. Biją dzwony, pieśń radosna, poprzez cały leci kraj. W złotym słońcu stała wiosna i z nią drogi 3 maj. Grają trąby, hej, wesele, patrzę o Polsko złoty dzień. Dzisiaj do twych stóp się ścielę, niech więc smutki idą precz. Grają trąby, dzwonią dzwony, świat napełnia radość. Wiwat, wiwat, 3 maj. Parę godzin później, słów otoczeniu głosów i dostępnego przy biciu dzwonów skierował się do warszawskiej kontekny. Tam nastąpiła uroczystość zaprzysiężenia uchwalonej konstytucji. O Szefowie Królewskiemu towarzyszy obradujący tłum mieszkańców stolicy. Ludu Warszawy, oto wynik pracy Sejmu 4-letniego. Religia katolicka została otrzymana jako religia panująca, jednak zagwarantowano wolność wyznawców innych religii i obrządków. Potwierdzono prawa szlachty, zagwarantowano prawa własności, bezpieczeństwa i wolności. Zapewniono nietykalność osobistą, niemożliwość skazania bez wyroku sądowego. Chłopów otoczono opieką prawa i państwa. Wprowadzono trójpodział władzy, Rzeczpospolitą ogłoszono monarchię konstytucyjną. Podzielono na 2 izby, poselską i senatorską, z kadencją dwuletnią. Wniesiono liberum veto, konfederację i wolną elekcję. Władza królewska miała być dziedziczna. Skład straży praw, chodził król i 5 ministrów. Konstytucja majowa stworzyła podstawy do wzmocnienia władzy państwowej, a osłabiła rządy magnatów. Przyszła ona do historii pod nazwą Konstytucja 3 maja. Była to postępowa jak nowe czasy konstytucji. Pierwsza w Europie, a druga na świecie. Część magnatów nie uznała jej na konstytucji. Zwrócili się oni do tradycji Rosji o pomoc w walce o obalenie Konstytucji 3 maja, która odbierała im dotychczasowe przywileje. Sprawili, że granice Polski kroczyły obce wojska. Niewielka armia polska nie mogła sprostać przewadze wroga. W wyniku zdrady i obcej przemocy